Szanowni Państwo, proszę pozwolić, że ja poproszę najważniejszą osobę, która jest tutaj. Patrzy teraz na mnie, a ja na niego. Jest wielką miłością mojego życia i najpiękniejszym pomnikiem mojego męża. Igor Janeczek, chodź kochanie do mnie. On przed chwilą zdejmował biało-czerwoną szarfę z pomnika taty. Choć nie do końca był do tego przygotowany, ja też nie wiedziałam, że będę poproszona o głos. Ja mogę powiedzieć tylko jedno tak naprawdę. Wielkie dziękuję tym wszystkim, którzy dbają o pamięć tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Dziękuję, że w tym szeregu wielkich Polaków znalazł się mój mąż z nieodłączną słuchawką w lewym uchu. Dziękuję panu ministrowi, że powiedział, że był, bo rzeczywiście był bardzo, bardzo blisko pary prezydenckiej. Nie zapomnę wielu ciepłych słów, które usłyszałam od pani prezydentowej, kiedy byliśmy w trudnych życiowych sytuacjach, kiedy walczyliśmy o dziecko razem z Pawłem. No i wreszcie się udało. Jest Igor. Najpiękniejszy pomnik Pawła. Raz jeszcze bardzo dziękuję za to popiersie. Bardzo dziękuję za to, że Państwo są tutaj, że Państwo pamiętają. Bo pamięć to najważniejsze, co zostaje po ludziach. Bardzo dziękuję. Synku, chcesz coś powiedzieć? Nie. A powiesz dziękuję? Dziękuję wszystkim za pamięć o mojego tatę. Bardzo dziękuję.